Dzień dobry. Tematem tego spotkania jest prawo autorskie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest obszernym aktem prawnym, który przez lata obrósł w bogate orzecznictwo, w bardzo ciekawe dyskusje. Zastanowimy się nad absolutnie kluczowymi, podstawowymi aspektami prawa autorskiego, o tym, co każda organizacja pozarządowa powinna wiedzieć o prawie autorskim, o sposobach korzystania z prawa autorskiego i z cudzych utworów, po to, żeby robić to zgodnie z prawem i nie narazić się na czasami bardzo poważne kłopoty. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Niezależnie od tego, w jakim celu powstał, jaką ma wartość, jakiej jest jakości, w jaki sposób został wyrażony, wszystko może być utworem. Utworem w rozumieniu prawa autorskiego będzie zdjęcie, które zrobię moim zwykłym telefonem. Zdjęcie, które może być bardzo złej jakości, które może być nieciekawe, bezwartościowe, a mimo wszystko będzie przedmiotem prawa autorskiego, bo jest przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Zdjęcie zrobione przeze mnie będzie inne od zdjęcia zrobionego przez każdą inną osobę. Mamy więc długą listę utworów, długą listę rzeczy, które mogą być utworami w rozumieniu prawa autorskiego i będą tym prawem autorskim chronione. Są to utwory wyrażone słowem, utwory plastyczne, fotograficzne, wzornictwo przemysłowe, architektura, utwory muzyczne, utwory audiowizualne, czyli filmy na przykład, ale też jakiś banalny spot na TikToku wrzucony na naszą stronę internetową, to też będzie utwór, przedmiot prawa autorskiego. Prawo autorskie dzieli się na autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nieograniczone w czasie i przysługują twórcy i gwarantują temu twórcy wieczną więź z utworem, jeśli można tak powiedzieć. Czyli dają mu prawo i gwarancję, że zawsze będzie pod tym utworem podpisany swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem, jeśli wybierze taką formę ekspresji, lub być może zechce udostępnić ten utwór anonimowo, wtedy oczywiście zgodnie z jego wolą nie będzie pod tym podpisany. Ma prawo, autor ma prawo do gwarancji nienaruszalności treści i formy utworu. Jeśli ja namalowałam jakiś obraz, bez względu na to, jak złej jakości on będzie, to zawsze mam prawo być pod tym obrazem podpisana. Nikt nie może sobie przypisać, że to jest jego obraz, ani nie może powiedzieć, że to jest obraz nieznanego twórcy, jeżeli ten twórca, czyli ja, jest znany, ale nie może też ten obraz bez mojej zgody, bez naruszenia moich praw osobistych ingerować, na przykład poprawiając te kreski, które w moim wykonaniu są jego zdaniem niedoskonałe. Autor ma prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu i ma prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Jeśli ja zrobiłam jakieś zdjęcie, to mam prawo też decydowania, w jaki sposób, w jakim kontekście, w jakim celu to zdjęcie zostanie wykorzystane. Mogę na przykład nie chcieć, żeby było wykorzystane w reklamówce jakiejś partii politycznej, czy na przykład w jakiejś komercyjnej reklamie i mam do tego jako autor prawo, bo przysługuje mi prawo nadzoru nad sposobem korzystania z tego utworu. To są prawa autorskie osobiste. Przysługują autorowi, są niezbywalne i są chronione. Autor może zażądać zaniechania działania, które narusza jego prawa autorskie osobiste, czyli zażądać na przykład zdjęcia ze strony internetowej mojej grafiki czy zdjęcia, które wykonałam, a nie wyraziłam zgody na to, żeby ono się tam pojawiło. Może zażądać, żeby sprawca naruszenia dopełnił czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Najczęściej ma to formę jakichś przeprosin właśnie za naruszenie praw autorskich danej osoby. I jak najbardziej autor może żądać takich właśnie przeprosin, oświadczenia, że te prawa autorskie przysługiwały jednak tej innej osobie. Może też zobowiązać sprawcę do wpłaty określonej kwoty na cel społeczny lub wypłaty zadośćuczynienia dla samego siebie za doznaną krzywdę. Też jest to jednym ze sposobów dochodzenia swoich praw przez autora w ramach ochrony autorskich praw osobistych. Drugim rodzajem praw autorskich są autorskie prawa majątkowe, czyli prawa do korzystania z tego utworu. W
twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu, ale też wyłączne prawo do rozporządzania tym utworem, czyli na przykład przeniesienia praw autorskich na inną osobę czy inny podmiot za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, ale tutaj najczęściej poruszamy się w obszarze przenoszenia praw autorskich za wynagrodzenie. W pewnych okolicznościach każdemu przysługuje tak zwane prawo cytatu, czyli prawo do przytaczania w swoim własnym utworze, który stanowi jakąś samoistną całość, wyrywka cudzego utworu. Jeśli ja piszę artykuł prasowy, mogę zacytować fragment jakiegoś innego artykułu, właśnie korzystając z prawa cytatu. W bardzo różny sposób tutaj można korzystać legalnie z cudzych dzieł w jakimś większym dziele właśnie na prawach cytatu. No dobrze, mamy prawa autorskie majątkowe, czyli prawo do korzystania z utworu. To prawo w przeciwieństwie do prawa autorskiego osobistego jest zbywalne. Twórca może przenieść swoje prawa autorskie majątkowe na inny podmiot. Taka umowa o przeniesienie praw autorskich musi zostać spisana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie ustne umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych są nieważne. I ten, kto nabył autorskie prawa majątkowe, może je przenieść na inne osoby lub na inne podmioty, chyba że umowa mu tego wyraźnie zakazuje. To, co jest istotne dla nas jako organizacji, które być może będą podpisywać umowę o przeniesienie praw autorskich, będą zamawiać dzieła i będą chciały korzystać z tych dzieł. Umowa o przeniesienie praw autorskich lub umowa o korzystanie z utworu, czyli tak zwana licencja, obejmuje pole eksploatacji, które są w tej umowie wyraźnie wymienione. Jeśli jakieś pole eksploatacji nie jest wymienione w tej umowie, to nabywca praw autorskich nie ma prawa do eksploatowania dzieła na tym właśnie polu. Umowa może dotyczyć tylko pól eksploatacji, które są znane, czyli istnieją, są możliwe do określenia w chwili zawarcia tej umowy. Czyli nie można sobie wskazać w umowie, że wymienić pulę eksploatacji i dodać oraz wszystkich innych pól eksploatacji, które być może powstaną w przyszłości. Nie. Jeśli takie pola eksploatacji nie istnieją w momencie podpisywania umowy o przeniesienie praw autorskich, to nie będzie można tego utworu w taki sposób wykorzystywać. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Także trzeba tutaj zadbać o to, żeby precyzyjnie tą umowę o przeniesienie praw autorskich sformułować w taki sposób, żeby ona gwarantowała nam jako organizacji, która jest zainteresowana pozyskaniem praw autorskich do jakiegoś utworu, możliwie najszersze możliwości korzystania później z tego utworu. Jeśli z umowy nie wynika, że przeniesienie praw autorskich majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. To jest bardzo ważne zastrzeżenie. To bardzo, bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać. Jeśli z umowy nie wynika, że to było nieodpłatne, czy nieodpłatna zgoda na wykorzystanie na przykład z danego utworu, to znaczy, że twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeśli ktoś chce przenieść na nas autorskie prawa majątkowe, na przykład nasz wolontariusz opracował grafikę, z której chcemy korzystać. My już wiemy, że żeby móc korzystać, żeby nabyć te prawa autorskie majątkowe, ten twórca musi na nas te prawa przenieść. Jeśli to zrobi i nie zostanie zaznaczone, że to jest nieodpłatne przeniesienie praw autorskich, to będzie miał prawo do wynagrodzenia. Więc tutaj musimy zadbać o to, po pierwsze o to, żeby mieć prawa majątkowe do wszystkich dzieł, z których chcemy korzystać w naszych materiałach, czy na naszej stronie, czy w jakichś innych okolicznościach, ale też właśnie, żeby to przeniesienie praw autorskich zostało jasno doprecyzowane. Tutaj organizacje czasami popadają w takie kłopoty właśnie z racji tego, że gdzieś na przykład ktoś nam robił grafikę na naszą stronę, robił nam za darmo, udostępnił nam tą stronę, a później się okazuje, że na przykład nie mamy nigdzie na piśmie, że te prawa autorskie majątkowe do tej grafiki zostały na nas przeniesione, że zostały na nas przeniesione nieodpłatnie.
W związku z tym tak naprawdę nie mamy praw do tego, z czego korzystamy. Najczęściej po prostu z niewiedzy, z niedopełnienia pewnych formalności, z tego, że się wydaje, że przecież jakoś między sobą się zawsze dogadamy, a kiedyś za kilka lat nikt nie będzie już być może nawet pamiętał, kto jest autorem jakiejś grafiki i nie będzie śladu po tym, na co się tak naprawdę umówiliśmy, jakie mamy prawa wobec tego dzieła, z którego korzystamy. Jest tutaj wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, będzie takie, na jakie się umówimy. Tutaj nie ma żadnych minimalnych czy maksymalnych kwot. Możemy się umówić na właściwie dowolną stawkę, ale przepisy przewidują, że w razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy, a tym, jakie korzyści odnieśli z tytułu właśnie wykorzystywania tego dzieła nabywcy tych praw autorskich i majątkowych, twórca może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet przez sąd. I mieliśmy taki bardzo głośny przypadek, który się zakończył stosunkowo niedawno ugodą, gdzie pan Andrzej Sapkowski, który sprzedał prawa do swojego utworu w firmie CD Projekt, dochodził później przed sądem podwyższenia, znacznego podwyższenia tego wynagrodzenia, właśnie dlatego, że nabywca tych praw autorskich odniósł korzyści nieproporcjonalne do tego, ile autorowi za to te prawa autorskie zapłacił. Korzyści, które były trudne do przewidzenia pewnie dla obu stron w momencie podpisywania tej umowy. Ostatecznie się to skończyło ugodą, więc nie wiemy dokładnie, jaka była treść tej ugody, natomiast tak też może być. Jeśli to wynagrodzenie twórcy jest znacząco niższe od tego, jakie korzyści my podnieśliśmy, korzystając z tego dzieła, to twórca może dochodzić do podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. I tutaj chciałam jeszcze wspomnieć o takich rzeczach dosyć być może niszowych, ale istotnych. Czasami jest tak, że w ramach naszych zajęć na przykład uczestnicy tych zajęć coś robią. Rysują, robią jakąś grafikę i później chcemy to jakoś wykorzystać na przykład w fundraisingu czy w naszej działalności odpłatnej. Trzeba bardzo uważać na uszanowanie wszystkich praw przysługujących twórcy. Czyli na przykład jeśli na naszych zajęciach powstała jakieś dzieło, powiedzmy nasi podopieczni robili rysunki. I my chcemy te rysunki wykorzystać na przykład do kalendarza, który wydamy, charytatywnego kalendarza, który będzie sprzedawany i z którego będziemy finansować naszą działalność. Pierwszym obowiązkiem, jaki mamy wobec twórcy, to oczywiście zgoda twórcy na wykorzystanie tego rysunku do kalendarza, czyli przeniesienie na nas praw autorskich do tego dzieła, w którym powinno być zaznaczone, że to jest nieodpłatne przeniesienie. Oczywiście mamy obowiązek podpisać autora tego dzieła właśnie pod tym jego dziełem w kalendarzu i tutaj w takich sytuacjach nie ma co iść na skróty, bo już mieliśmy taką klienta, jeśli można tak powiedzieć, organizację korzystającą z poradnictwa, gdzie organizacja w dobrej wierze właśnie wykorzystała utwory, rysunki właśnie, robione przez dzieci w ramach zajęć i robiła z tych rysunków robiła kartki pocztowe świąteczne, które następnie sprzedawała po to, żeby finansować w ten sposób swoją działalność statutową, między innymi kolejne zajęcia dla tych dzieci. I rodzice jednego z dzieci, jak zauważyli, że rysunek ich dziecka, tu organizacja akurat podpisywała twórców, że rysunek ich dziecka jest sprzedawany w formie kartki, poczuli się jakby pokrzywdzeni, bo nie wiedzieli po pierwsze, że to będzie sprzedawane, że ten rysunek będzie przerobiony na kartki, że to będzie sprzedawane, a po drugie poczuli, że być może skoro to jest sprzedawane, skoro to jest takie popularne, to być może przysługuje im prawo jakiegoś udziału w tej cenie tych kartek pocztowych. Więc tutaj z punktu widzenia organizacji, żeby uniknąć jakichkolwiek tutaj niejasności, chcąc wykorzystywać cudze utwory, musimy pamiętać o tym, żeby to robić w sposób legalny, upewnić się, że po pierwsze mamy prawo do wykorzystywania tego dzieła, ustaliliśmy z twórcą zasady wynagradzania go lub zapewniliśmy sobie na piśmie, że to przeniesienie praw autorskich na nas następuje nieodpłatnie, plus oczywiście pilnujemy wszystkich praw, które przysługują twórcy z tytułu praw autorskich osobistych, czyli
prawo twórcy do łączności dzieł, do bycia podpisanym imieniem lub nazwiskiem lub pseudonimem, jeśli twórca sobie tak życzy. Jedną z takich rzeczy, na które ja się regularnie natykam na różnych stronach organizacji, ale też w materiałach, jest na przykład brak podpisania, to już to nie dotyczy praw majątkowych, powinnam to wspomnieć wcześniej, niepodpisywanie zdjęć nazwiskami autorów na przykład stronach, na profilach facebookowych organizacji. To jest właściwie notorycznie się to zdarza. Najczęściej oczywiście te zdjęcia robił ktoś od nas, wolontariusz, pracownik, jakaś inna osoba, ktoś, kto uczestniczył w tych zajęciach. I oczywiście przekazał nam je, czyli jest świadomy tego, jak to jest wykorzystane. Natomiast nie zwalnia nas to z obowiązku podpisania autora tego dzieła lub oczywiście upewnienia się, że ten autor nie chce być pod nim podpisany, tylko życzy sobie, żeby to zdjęcie było tam anonimowo. To są drobne rzeczy, ale jeśli trafimy na kogoś, na twórcę, który zna swoje prawa, który będzie chciał z tych praw skorzystać, albo nie daj Boże, bo też się takie sytuacje zdarzają, wejdziemy w konflikt z osobą, której prawa autorskie niechcący naruszaliśmy, te konsekwencje dla organizacji mogą być bardzo poważne, w tym także finansowe. No dobrze, ale czasami zdarza się tak, czy nawet często zdarza się tak, że te dzieła, które wykorzystujemy, te utwory, które wykorzystujemy, są autorstwa naszego pracownika. Co wtedy? Zatrudniliśmy kogoś, kto będzie redaktorem naszej strony internetowej i jego zadaniem właśnie jest opracowywanie materiałów, które będą na tej stronie, opracowywanie grafik, które będą na tej stronie. Jeśli ten pracownik ma w swojej umowie o pracę właśnie to, że to należy do jego obowiązków służbowych, właśnie przygotowanie materiałów na stronę, przygotowanie grafiki na stronę, czy właśnie tworzenie różnego rodzaju utworów, to w momencie przyjęcia przez nas, przez pracodawcę utworu pracownika, przechodzą na nas prawa autorskie majątkowe do tego dzieła. W granicach oczywiście wynikających z celu umowy o pracę i w granicach właśnie zgodnych z zamiarami obu stron. Czyli tutaj, jeśli chcemy mieć kogoś, kto w ramach swoich obowiązków będzie nam dostarczał dzieła, czyli właśnie materiały na stronę, bo to najczęściej właśnie jakieś artykuły na stronę, czy zdjęcia na stronę, czy grafika na stronę, to należy zadbać o to, żeby mu to wpisać w umowie o pracę, bo wtedy w momencie przyjęcia tego utworu przez nas, czyli zaakceptowania, że jest to taki kształt, jaki nam odpowiada, prawa autorskie osobiste przechodzą na nas. Oczywiście prawa autorskie majątkowe przechodzą na nas jako na pracodawcę, a oczywiście prawa autorskie osobiste nadal ma twórca, czyli ta osoba, która na zawsze ma prawo być podpisana pod tym dziełem. Tutaj przepisy też gwarantują twórcy pewne zabezpieczenia na wypadek, gdyby pracodawca nie zamierzał rozpowszechniać utworu, który twórca w ramach swoich obowiązków służbowych wytworzy. Jeśli w ciągu 2 lat od daty przyjęcia tego utworu my jako pracodawca nie zaczniemy go rozpowszechniać, to twórca może wyznaczyć na piśmie pracodawcy odpowiedni termin na rozpowszechnianie utworu, a jeśli ten termin nie zostanie dotrzymany, to prawa autorskie majątkowe wracają do twórcy. To jest taka sytuacja, która ma gwarantować twórcy to, że jeśli coś wytworzył, to nie trafi na półkę. Na półkę gdzieś tam bez możliwości jakby korzystania z tego utworu, dysponowania prawami do tego utworu przez twórcę, nie zostanie w żaden sposób wykorzystane też przez pracodawcę. To jest taki dosyć pewnie rzadko w praktyce stosowany przepis, ale warto też o tym wiedzieć. I teraz, jak wygląda ochrona autorskich praw majątkowych, czyli tych praw, których twórca może przenieść na organizację pozarządową. Organizacja, jeśli nabyła prawa autorskie majątkowe do czegoś, może to przenieść później dalej. Ten, kto jest posiadaczem autorskich praw majątkowych, jeśli uzna, że jego prawa zostały naruszone, może żądać od sprawcy oczywiście zaniechania naruszenia, usunięcia skutków naruszenia, czyli znowu sformułowania jakichś przeprosin, komunikatu, przyznania się, wskazania, że tutaj prawa autorskie należały do innego posiadacza.
naprawienia wyrządzonej szkody, wydania uzyskanych korzyści, czyli można to wszystko może wyegzekwować autor, czy nawet nie zawsze autor, ale po prostu ten, kto w danym momencie posiada te prawa autorskie majątkowe do danego dzieła. I tutaj chciałam się zatrzymać jeszcze na jednym takim aspekcie, znowu, być może dosyć niszowym, ale warto o tym wspomnieć. Załóżmy, że do naszej organizacji przychodzi dziennikarz i robi o nas artykuł prezentujący naszą działalność. Przychodzi też fotograf z redakcji, robi nam zdjęcia, wszystko jest opublikowane w gazecie. To, że jesteśmy bohaterami tego artykułu, to, że nasze zdjęcia, czyli nasze wizerunki są w tym artykule, w żaden sposób nie sprawia, że mamy jakiekolwiek prawa do tego dzieła. Czyli nie możemy na swojej stronie przedrukować artykułu, w którym ktoś o nas napisał. Nie możemy na naszej stronie przedrukować zdjęcia, które ktoś tam zrobił. Myśmy to zdjęcie znaleźli w internecie, że ktoś nam zrobił. Nie wiem, ktoś mi zrobił zdjęcie, jak prowadzę szkolenie, to ja sobie ściągam z internetu to zdjęcie i wstawiam na swoją stronę, bo przecież to ja jestem na tym zdjęciu. To, że jestem na zdjęciu, w żaden sposób nie czyni mnie współposiadaczką praw autorskich majątkowych do tego zdjęcia i nie mogę tego wykorzystywać w taki sposób. Mało tego, nawet jeśli jestem autorem czegoś, napisałam dla jakiegoś wydawnictwa czy wydawcy jakiś artykuł, na przykład na stronę ngo.pl, podpisałam umowę o dzieło, przeniosłam prawa autorskie majątkowe na tego, kto zamówił ten artykuł i w tym momencie, jeśli przeniosłam całkowicie te prawa autorskie majątkowe, ja nie mam prawa do na przykład sprzedania tego samego artykułu innemu wydawcy, ani nawet do wykorzystania tego bez zgody tego, kto ode mnie te prawa autorskie majątkowe kupił na przykład swojej stronie. Powinnam tutaj się upewnić, że nie naruszam jako autor praw autorskich majątkowych temu, kto ode mnie te prawa autorskie majątkowe kupi. Więc tutaj trzeba na wiele różnych rzeczy uważać, korzystając z dzieł, korzystając też z utworów, które sami, do których prawa autorskie majątkowe pozyskaliśmy. Tu jest taki przykład, który właściwie powinnam zacząć to nagranie, ale nie chciałam tak od razu usztywniać wszystkiego i straszyć Państwa. To jest przykład takiego konsekwencji naruszenia praw autorskich autorki do zdjęć. Tu to jest akurat przypadek, który często spotyka organizacje, ale też biblioteki, szkoły czy inne podmioty. Ostatnio nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych padło ofiarą tego zjawiska, które nawet ma nazwę trolling prawnoautorski. Mianowicie tutaj sytuacja polegała na tym, że ktoś wykorzystał zdjęcie, znalezione w internecie zdjęcie Czesława Miłosza na swojej stronie, czy w broszurze, czy powiedzmy na jakiejś stronie, gdzie rzucam, bo nie pamiętam szczegółów, gdzie zapraszał na przykład na wieczór poezji Czesława Miłosza. I to zostało wykorzystane na stronie. Bardzo łatwo oczywiście takie wykorzystanie odnalazła autorka tego zdjęcia i posiadaczka autorskich praw majątkowych do tego zdjęcia, bo Google umożliwia wyszukiwanie obrazem, czyli ja mogę każdą grafikę wrzucić w Google i zobaczyć, gdzie ona się w internecie pojawiała. I w taki sposób autorka ustala, bo ona to często robi, w których miejscach w internecie gdzieś ktoś wykorzystał zdjęcia, które ściągnął z jej strony. I tutaj wezwała do zapłaty, czyli to jest jeszcze takie postępowanie przedsądowe, gdzie liczymy na to, że się wszystko polubownie rozwiąże, wezwała do zapłacenia jej wynagrodzenia według stawki, którą ma na swojej stronie, a tam na swojej stronie pojedyncze wykorzystanie zdjęcia wyceniła na 2400, czyli tu dwukrotność tej stawki zażąda, plus zadośćuczynienie za wyrządzone jej krzywdę. Łącznie dało to kwotę 12 500 zł właśnie w tym wezwaniu do zapłaty, gdzie, jak tam zobaczymy na dole strony, wylicza, jakie jej prawa osobiste, autorskie osobiste, jako autorki tego zdjęcia zostały naruszone. I oczywiście ma tutaj rację. Znaczy nie wiem, czy w tym przypadku akurat konkretnym, bo tak jak mówię, nie znam, ale bardzo wiele takich spraw wygrywa, albo właśnie doprowadzając do ugody i do zapłacenia jej tych żądanych kwot, albo wygrywa w sądach, czasami też przegrywa, ale na pewno bardzo
dobrze finansowo wychodzi na tym, że różne inne podmioty są nieświadome tego, jak postępować z prawami autorskimi. Nie są świadome tego, że to, że coś jest w internecie, nie oznacza, że to jest dla każdego do wzięcia. I tutaj właściwie sposób na korzystanie z praw autorskich idealne właśnie wrzucić coś atrakcyjnego do internetu i sprawdzać, kto te nasze dzieła wykorzystuje, nie pytając nas o zgodę, i później wystawiać takie wyzwania do zapłaty i grozić konsekwencjami oczywiście sądowymi w przypadku niewywiązania się. Więc ja tutaj bardzo uczulam, nawet chciałam podać taki przykład, gdzie ktoś podpisał, wrzucił grafikę, tam akurat dotyczyła ona recyklingu, wrzucił i podpisał źródło internet. Właśnie nie ma oczywiście takiego źródła internet. To, co jest w internecie, kiedyś tam pojawiło się po raz pierwszy. Jeśli nie jesteśmy w stanie dojść, kim jest autor tego, i nie jesteśmy w stanie się skontaktować, to lepiej szukać źródeł bezpłatnych, takich, gdzie wiemy, że mamy prawo bezpłatnego korzystania z tego utworu. No dobrze, skoro nie ma takiego źródła internet, zazwyczaj nie ma takiego źródła internet, ale czasami możemy w pełni zaspokoić nasze potrzeby zilustrowania materiałów grafiką czy zdjęciami, korzystając ze źródeł całkowicie bezpłatnych. Ja tutaj polecam kilka stron z bezpłatną grafiką i zdjęciami. Znajdziemy tam takie zdjęcia jak na przykład to. To jest ze strony Pixabay. Wrzuciłam w wyszukiwarkę hasło zdjęcia, wyszukiwarkę na tej stronie i wyświetliło mi się między innymi takie zdjęcie. Kliknęłam sobie w warunki licencji, na jakich mogę korzystać z tego zdjęcia i przeczytałam, że mogę wykorzystać to zdjęcie za darmo, że mogę... Nawet nie muszę podpisać autora pod tym zdjęciem i mogę to zdjęcie modyfikować w różny sposób, jakoś zaadaptować na swoje potrzeby. I w ten sposób całkowicie legalnie pozyskałam wysokiej jakości zdjęcie przedstawiające dwójkę dzieci, które mogę wykorzystać na przykład do zilustrowania mojej oferty zajęć adresowanych właśnie dla dzieci. Ja osobiście bardzo zachęcam do korzystania z takich stron. Jeśli chcemy, mamy potrzebę zilustrowania różnego rodzaju materiałów wizerunkami osób fizycznych, zwłaszcza wizerunkami dzieci, ale nie tylko dzieci, także osób w jakiejś trudnej sytuacji, na przykład osób bezdomnych, czy osób z niepełnosprawnościami, po to, żeby, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale żeby nie eksploatować tych osób, które korzystają z naszego wsparcia, prosząc ich o zgodę na wykorzystanie wizerunku, którą te zgody nam zapewne udzielą, bo są nam wdzięczni za to, z czego mogą dzięki nam korzystać. Dużo lepiej jest właśnie wziąć takie zdjęcie z bezpłatnej strony, z bezpłatnymi zdjęciami, niż prosić opiekuna prawnego tych dzieci o zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w naszych materiałach i ryzykować jeszcze, że nie będziemy mieć później kontroli, w jaki sposób ktoś może zechcieć te zdjęcia dzieci eksploatować. Dzieci, które są pod naszą opieką, korzystają z naszych zajęć. To jest bardzo wygodne źródło, bezpieczne dla organizacji właśnie. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje także zasady wykorzystania wizerunku osób fizycznych. I co do zasady, rozpowszechnienie wizerunku osoby wymaga zezwolenia tej osoby, wymaga zgody tej osoby. Z pewnymi wyjątkami. Te wyjątki tak naprawdę są w zasadzie dwa. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnienie wizerunku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych lub zawodowych. Czyli tutaj, jeśli jest ta osoba, jeśli to jest prezes fundacji przemawiający na konferencji, jeśli to jest burmistrz wygłaszający jakieś przemówienie na wiecu, jeśli to jest ktoś, kto jest powszechnie znany i to zdjęcie zostało zrobione właśnie w związku z tym wykonywaniem przez niego jakichś funkcji publicznych, czy zawodowych, czy społecznych. Drugi przypadek, kiedy nie musimy mieć zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu, to jest wtedy, kiedy ta osoba stanowi jedynie szczegół całości. Całości takie jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, jakieś zawody sportowe. Czyli jeśli ja wyjdę
tutaj na ulicę, którą mam za drzwiami i zrobię zdjęcie po prostu ulicy. Tutaj piękna sierpniowa ulica Kłopotowskiego i na tym zdjęciu załapią się jakieś przypadkowe osoby. Dopóki jest to zdjęcie ulicy, na którym są jakieś owszem osoby, ale co do zasady właśnie jest to zdjęcie bardziej krajobrazu, nie jest to bynajmniej portret tych osób, to nie muszę mieć zgody tych osób. Czy jeśli jest to publiczna impreza, jeśli jest to konferencja, którą robimy, festyn, czy jakieś nieotwarte, które organizujemy, to rzeczywiście nie muszę mieć zgody tej osoby. Natomiast chciałabym przestrzec przed takim mitem, że jeśli na zdjęciu jest co najmniej 3 osoby albo co najmniej 5 osób, to już nigdy nie muszę mieć zgody tych osób na to, że od 3 osób w górę to już nie muszę mieć zgody na wykorzystanie wizerunku, bo nigdzie takiego przelicznika nie ma. Pozostając w temacie wizerunku, ochrony wizerunku, troszkę mniej na temat być może praw autorskich, a bardziej takiego szerszego tematu dbania o interes tych osób, które przedstawiamy, interes osób, na rzecz których działamy. Chciałam podzielić się taką dobrą praktyką, która mi się bardzo podoba, bo jest taka wyjątkowa na tle wielu organizacji. Organizacje często potrzebują w celu promocji, marketingu, fundraisingu, dokumentowania swojej działalności na użytek grantodawcy. Robią różnego rodzaju zdjęcia przy okazji swoich działań. I ja czasami widzę zdjęcia zrobione w okolicznościach, gdzie tak naprawdę organizacja powinna się 100 razy zastanowić, czy chce robić te zdjęcia w takiej akurat sytuacji tym osobom, nawet jeśli te osoby się tu zgodziły. Tu jest taki bardzo dobry przykład, jak to rozwiązano w Gdyni. To jest akurat fragment z Facebooka Gdynia Wspiera, gdzie jest ten wpis na Facebooku był poświęcony zajęciom usamodzielniającym dla młodzieży, która jest pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I jak widać tutaj te zdjęcia pokazują, co się dzieje, pokazują, z czego korzysta ta młodzież, natomiast nigdzie nie widać twarzy osoby przedstawionej na tym zdjęciu. To jest po pierwsze udokumentowanie działalności w taki sposób, gdzie nie wymaga zgody osoby przedstawionej na zdjęciu, bo ta zgoda, bo te zdjęcia nie prezentują wizerunku tej osoby. Żadnej z tych osób poza panią prowadzącą nie da się zidentyfikować, ale ja tu widzę bardzo duży szacunek do tych osób, które korzystają z zajęć. I taką świadomość tego, że te osoby dzisiaj są w potrzebie, korzystają z tych zajęć usamodzielniających, są podopiecznymi MOPS-u, ale po tych zajęciach usamodzielnią się, rozpoczną nowe życie i jako organizator dbam o to, żeby te osoby nie wchodziły w nowe życie z tym śladem w internecie na zawsze zostawionym, gdzie widać ich twarze i każdy będzie mógł rozpoznać, że ta osoba kiedyś, 10 lat temu, była właśnie podopieczną jakiejś świetlicy, zajęć, terapii czy różnego innych miejsc. Co oczywiście nie jest w żaden sposób powodem do wstydu, ale ta osoba powinna mieć prawo kontrolowania swojej historii, tego jak historię jej życia i kto opowiada i w jaki sposób. I to jest taki przykład, jak organizacja może zapewnić swoje jakby prawo do dokumentowania działalności, do chwalenia się swoją działalnością, do promowania się, pokazując co robi, jednocześnie w sposób taki, który nie eksploatuje tych osób, które są na tych zdjęciach dlatego, że potrzebowały wsparcia tej organizacji. Oczywiście te zdjęcia powinny być podpisane nazwiskami autorów, osób, które wykonały te zdjęcia, lub oczywiście jeśli te osoby nie chciały być podpisane, to tych podpisów nie musi być. Natomiast jest to coś, do czego tak niejako przy okazji tych praw autorskich, bo mówimy troszkę jednak o wizerunku, chciałabym bardzo zachęcać do każdorazowego pytania, czy ja muszę mieć tą konkretną osobę na zdjęciu. Czy jeśli robię zajęcia dla dzieci z rodzin na przykład zagrożonych wykluczeniem, czy ja muszę mieć na tym zdjęciu to konkretne dziecko, czy mogę zilustrować zaproszenie na tą świetlicę terapeutyczną na przykład zdjęciami z Pixabay, gdzie wezmę jakieś randomowe, przypadkowe dzieci, a te moje dzieci, bo ich prywatność będzie na zawsze chroniona w taki sposób, jaki tu chroni Gdynia. Kto mnie zna, to wie, że niestety nie obejdzie się troszkę bez straszenia konsekwencjami, ale warto wiedzieć, bo to jest coś, z czego nie zdajemy sobie często sprawy, że naruszenie czyichś praw autorskich, czy to są prawa autorskie osobiste, czy prawa autorskie majątkowe, może się wiązać nawet z odpowiedzialnością karną. I teoretycznie
Może to być nawet kara pozbawienia wolności do lat 3, jeśli rozpowszechniamy cudzy utwór bez podania nazwiska lub pseudonimy twórcy. Albo co gorsza, przywłaszczamy sobie autorstwo danej osoby, czyli wzięliśmy cudze zdjęcie i piszemy, że to jest nasze. Możemy zapłacić za to grzywną i najczęściej, jeśli to trafi już do sądu, to się skończy na grzywnie, bo nikt nie pójdzie siedzieć za podpisanie się pod cudzym zdjęciem, ale warto wiedzieć, że to prawa autorskie to jest poważna sprawa. To nie jest coś grzecznościowego. To jest coś, co jest nawet usankcjonowane karami, to nawet więzienia. I naruszenie praw autorskich majątkowych, czyli wykorzystywanie, rozpowszechnianie cudzego utworu, do którego nie mamy prawa. Nie mamy praw autorskich majątkowych do rozpowszechniania. Kara nawet do pozbawienia wolności do lat 2. Lub jeśli działamy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, to kara pozbawienia wolności do lat 3. I znowu, nie chcę straszyć, tylko chcę pokazać taki pełen obraz tego, z czym się mierzymy, mówiąc o prawach autorskich, jak bardzo ważna jest to materia dla organizacji. Możemy sobie też wyobrazić, jak często na przykład wykorzystywałam na swojej stronie grafikę, którą ściągnęłam z internetu. Albo co gorsza, na przykład ściągnęłam z internetu coś, jakąś cudzą grafikę, nadrukowałam ją na koszulkach i te koszulki sprzedawałam, czyli robiłam coś w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. To wszystko ma swoje odpowiedniki w przepisach karnych i możemy się bardzo mocno zdziwić, jak surowe mogą być te konsekwencje. Ja oczywiście mam nadzieję, że jeśli teraz dochodzimy do wniosku, że rzeczywiście gdzieś tam naruszaliśmy czyjeś prawa autorskie, to robiliśmy to po prostu z niewiedzy, nieświadomie, że to wszystko, co da się naprawić, to naprawimy, a w przyszłości będziemy korzystać z cudzych utworów w taki sposób, który nie narusza praw autorskich i autora, i tego podmiotu, który posiada prawa autorskie majątkowe do korzystania z tego dzieła. I z tym Państwa zostawiam. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.